Sponsorem programu jest Kolej Linowa Czantoria. Czantoria. Pomysł na aktywny weekend w Ustroniu. www.czantoria.net. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zje. Witajcie kochani Ludkowie, a witam się dzisiaj z Ustronia. Jako że lubię rajzować, obzajtować, a jest piękna pogoda, to przyjechał, że właśnie tu z Mierzą, z prezesem Kolei Linowej Czantoria na sam szczyt. Witam serdecznie. Pan witam, panie Remigiuszu, Kuflej. Witam. My to już chyba czwarty czy piąty raz jademy se na dokładnie, to już jest czwarty raz. Taka świecka tradycja się narodziła, że Lądka przed majówką musi na Czantoria wyjechać. Dokładnie. A w tym roku wiosna buchła. Znienacka. Przepięknie, jest się z czego cieszyć, jest po prostu zielono. Panie prezesie, co w tym roku możemy spotkać? Jak ktoś przyjedzie na Czantoria, cóż on tam może w tym roku robić ciekawego? Co może robić? No przede wszystkim może podziwiać. Oddychać. To, co nas otacza. Tak, świeże powietrze, piękna przyroda beskidzka, ptaki. Słyszy pan te ptaki? Przepięknie. To jest właśnie to, co można tu przeżywać, kontemplować i podziwiać. No możemy się cieszyć również spokojem, naturą. Możemy wyjść na szlaki górskie, bo wiadomo, Czantoria to jest początek beskidzkich pięknych szlaków, czyli zapraszamy na wędrówki, zapraszamy na nasz tor saneczkowy, który mamy na górze i dzieciaki tam zawsze... szczególnie, nie? Tak, i młodzi, i starsi mogą przeżyć ten dreszczyk emocji, zjeżdżając powiedzmy na tym naszym torze saneczkowym. Zapraszamy na górską plażę. Mamy już w tej chwili w dorobku 150 leżaków dostępnych na Czantorii. Także po prostu piękne miejsce, gdzie naprawdę ludzie uwielbiają leżeć, opalać się, podziwiać widoki. Dodatkową atrakcją są jeszcze pokazy ptaków drapieżnych. No i też jeszcze ważna informacja, bo widział, że tu panowie wyjeżdżali z rowerami i te rowery idzie zahoczyć o ten hok. Tak, dokładnie. Więc bez problemu koleją linową Czantoria. Można wjechać wraz z rowerem i później kontynuować sobie wędrówkę rowerową dalej po beskidzkich szlakach. Także kochani, ci co lubią se troszkę na kole popedałować, to mogą wyjechać, a potem już tylko podziwiać piękne tak widoczki. Jest. Dychać tak świeżym luftem. Ja oczywiście pana zapraszam na degustację tego, co dzisiaj uważa, a będzie bardzo zdrowo i oczywiście regionalnie. Bądźcie z nami. Piękne plenery to oczywiście atuty Czantorii, a byda ważył dzisiaj z człowiekiem, który wie wszystko o Beskidach, o Czantorii. Przewodnik beskidzki, pan Ryszard Mazur, witam serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie również. Wie pan wszystko o Czantorii i o ziołach, które też tu idzie spotkać. A jadł pan kiedyś sałatka z mlicza, czyli z mniszka lekarskiego? Naturalnie. Jadł pan? Panie Remigiuszu, sałatka to sałatka i myślę, że jest tutaj na stole. Na pewno będzie zaraz pan ją tutaj nam przygotowywał. Ale proszę pamiętać, że w naszych stronach również z mniszka lekarskiego, u nas nazywanego moiczkami, robiło się wspaniały miód. Majowy. W czasach, kiedy nie było pieniążko, a że kupić naturalny, prawdziwy, wtedy gaździnki robiły właśnie z moiczków wspaniały. To ja powiem tak, wartko, jak go zrobić. Trzeba by z mała mieć 500 główek kwitnących, potem dwa dni wysuszyć, żeby te roboczki wylazły na słonku, a potem to się już waży, tam się chyba też cukru troszkę dowło. Cukier, cytryna. Cytryna. Proszę. I to się waży chyba ze 3 godziny, potem się jedno przelewo do krauzy i jest miodek majowy, a my dzisiaj wykorzystamy, kochani Ludkowie, właśnie zielone listki mniszka lekarskiego, jak sama nazwa go do, mniszek lekarski. Jak lekarski, to bardzo zdrowy i pomaga oczywiście na roztomańte przypadłości, poprawia praca woreczka żółciowego, oczyszcza wątroba i reguluje poziom cukru. Także kochani, wy się nie śmiejcie, no jedzcie mlicze, jak on jest młody. Niech pan próbuje. Nie jest jeszcze, nie ma tej goryczy,
A my zrobimy tak. Mamy rukola, mamy mlecz, mamy radistki. Tego mlecza połowa zblanszuje tak na masełku, połowa domy surowego i do tego parmezan, czyli taki włoski akcent, żeby to wszystko smakowało. Zrobimy ze łza miód, ocet winny i już. Drodzy Państwo, no, mamy mniszek lekarski, ale jesteśmy na Czantori, w Beskidzie Śląskim, piękna prawura. No, ale skąd bierze ona swoją nazwę? No właśnie. Otóż na tych ziemiach, na tych terenach rośnie pewne ziele. To jest tysięcznik i ten tysięcznik tak jest często nazywany tutaj u nas w regionie Czantoryjko. Także możemy łatwo sobie wydedukować, że nazwa Czantori wywodzi się od tej roślinki, która też wspaniale działała właśnie na układ pokarmowy, na różnego rodzaju dolegliwości wątroby, nerek, żołądka. Także naprawdę wspaniała, wspaniała rzecz. Ale ja myślę, że no, zanim Czantoria powstała, to tysięcznik pewnie też już istniał wtedy. Pamiętajmy, że w każdej legendzie jakieś źródło prawdy może istnieć, może funkcjonować, także do końca tego nie odrzucajmy. A więc od tej Czantoryjki. Drugie mówili kiedyś, że tutaj było wielkie gniazdo czartów, diabłów, które ryły w tej górze, także była góra okrutnie. Że diobły, ja? Tak jest, okrutnie była zryta. Natomiast no, góra Czantoria też spotykamy w legendzie mówiącej o historii powstania rzeki Wisły. Spotykamy księcia Czantora, który zastąpił drogę dwóm wisełkom, nie chcąc ich wypuścić z naszego Beskidu, ale w końcu ubłagały go, dlatego też góry się rozstąpiły i rzeka, obydwie siostry wyszły, no i stąd bierze się też nazwa naszej Wisły, ale to tak na marginesie. A więc mamy tego Czantora. Ale pamiętajmy, że w połowie XIII wieku na nasze ziemie dotarli Tatarzy w niecnych zamiarach. W każdym razie też tutaj na Czantori wielki Han Chan urządził sobie miejsce dowodzenia. Miał tutaj swój obóz. To był Chan, Han Chan, no a namiot Hana to Tourim, a więc od tego Chan Tourima może bierze się nazwa naszej Czantori. A czy ja mogę pana prosić o taką małą pomoc? Proszę bardzo. Jakby pan te radistki, nie wiem jak się u was godo na radistki, rzodkiewki? Rzodkiewki, tak. Jakby pan tak te pociachał w takie plasterki, ale te główki oczywiście. No, zielonego mamy już dosyć, także nie zielonego mamy dość. Nie będziemy. Kochani, a my teraz jedne części tego mniszka wciepuję do rukole, a drugą część, że lekko zblanszował, z tego względu, żeby miało to lepszy smak i żeby wygnać troszkę taką goryczkowatość, nie? Super. Pozwolę sobie opowiedzieć jeszcze o śpiących rycerzach, którzy w Czantorii... Wy też macie? A naturalnie, nie tylko Tatry, nie tylko Giewont, u nas również są śpiący rycerze. No tylko są spory znowu akademickie. Czy to ci rycerze, którzy gdzieś tam w głębi, w czeluściach jakiejś potężnej komnaty w Czantorii śpią, spoczywają, czekają na sygnał, ażeby ludziom iść z pomocą. Czy to są rycerze króla Bolesława Chrobrego, a może króla Jana III Sobieskiego. W każdym razie podstawowa legenda mówiąca o rycerzach śpiących w Czantorii to ta, która wspomina o pewnym kowalu. Kowal nazywał się Niedoba. No i takie przyszły czasy okrutne, kiedy sól była droższa od ludzkiej krwi. Bieda była straszna. No ale jednego poranku do jego kuźni, drzwi kuźni zastukał rycerz złocistej, świecącej zbroi, który poprosił, ażeby z nim się udał, bo są konie do okucia. Poszli. Zaprowadził go do potężnej sali, komnaty wykutej w skale, gdzie za stołami oparci, wsparci spoczywali rycerze, natomiast z boku stały ich rumaki. Trzeba było je okuć. A więc Niedoba wziął się do roboty, okuł te konie. Jakie było jego zdziwienie, kiedy po zakończonej pracy rycerz pozwolił mu zabrać te stare, zardzewiałe podkowy, jako zapłata. No, człowiek niektóry by się tym obruszył, obraził, ale Niedoba powiedział, a coś z tego jeszcze zrobimy, przetopimy, przekujemy. A więc zapakował do worka, do rucksaka te zardzewiałe podkowy, ruszył do domu. Jakie jego było zdziwienie, kiedy w domu wysypał je na warsztat i okazało się, że te zardzewiałe, stare podkowy zamieniły się w szczero złote. I proszę sobie wyobrazić, że od tego czasu już nigdy biedy w jego domu nie było. To już poproszę o te radistki. Ja. Czy tak mogą być pokrojone? Ja, pięknie, elegancko. Także ja mam już tutaj tak. Rukola, mniszek lekarski świeży i zblanszowany na masełku.
parmezan. I teraz no, zrobimy taką zuza, czyli do miski domy miód, tego miodu. A przydałby się teraz ten no, z moiczków, prawda? Przydałby się z moiczków, ale to se chnet zrobimy świeży. Sól. Ja mam tu dzisiaj himalajsko. Tak. Korzeni. Nie będziemy żałować. Ocet winny. Tego octu tu mam jakoś 50. Chodzi o to, żeby to było takie słodko-kwaśne. I tym polejemy. Jest ta słodycz. Polejemy nasza sałatka. Może pan to przefyrlać, tak właśnie? Tak jest. Czyli 4 minutki, żeby się to tak lekko przegryzło. Jak zjecie taką sałatkę, to macie idealnie przygotowane soki trawienne, żeby potem zjeść coś bardziej konkretnego. To co, wykładamy, nie? Tak jest, wykładamy. Trzeba spróbować, zobaczyć. Niebo w gębie na pewno, drodzy państwo. No ale prawie w niebie jesteśmy, na Czantoli. 995 metrów nad poziom morza. Bardzo wysoko. Tak jest. Kochani ludkowie, ta sałatka może nie wygląda jakoś ekskluzywnie. Powiem jedno, to jest najlepsza forszpajza na to, żeby potem zjeść coś konkretnego, bo wszystkie składniki, które tu mamy, a w głównej mierze mniszek lekarski przygotuje nas na, a właściwie on wspomoże pracę wątroby i te wszystkie soki trawienne będą fungowały tak jak trzeba. Jedzcie to, co dowo nam natura. Smacznego. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Dzisiaj na Czantori króluje tradycja. Chociaż sałatka z mleczem może się wam wydawać wariactwem, to teraz będzie bardzo, bardzo tradycyjnie po beskidzku, a będzie to? To będą kluski fusate z młodą kapustą zasmażaną, ze szpierkami i z brędzą. I z brędzą. Klękajcie narody, bo dzisiaj tak będzie woniało, słuchajcie. Na Czantori to co, chytamy się roboty? Chytamy się roboty. Ty ocza te kartofle, nie? A ja krążą kapustę. Normalnie na oczku tym ziemniaczanym, nie? Ziemniaczanym, tak jest, żeby... I one muszą troszkę szczornieć. Kuchnia beskidzko zimiokiem stoi, nie? Tak jest. A ziemia w górach, no niestety, nie jest zawsze łaskawa dla ludzi, którzy na niej pracują, którzy wylewają tony potu. Nie zawsze odpłaca pięknym za nadobne. Ale za to macie świeże luft i piękne widoki. Mamy świeże luft, a widoki, proszę, a, drodzy państwo, zerknijcie, co za nami. Równica, Lipowski Groń, Zawodzie, Ustroń, Jaszowiec. Także cały urok naszego Ustronia. Już mam kartofle fajnie szczorniały, nie? No, poczyte. Ładnie, ładnie. Ja mam prośbę, jakby pan jeszcze poczuł marekwia, nie? A ja muszę teraz odcisnąć, słuchajcie, dość tak mocno. Tradycyjnie, na tych średnich, prawda? Odcisnąć te ziemioki. Tak, ta woda oczywiście zostawimy, żeby ta skrobia osiadła, nie? Tak jest. Ja myślę, panie Remigiuszu, że jak zrobimy te kluski, przygotujemy tą potrawę, zapach, który będzie rozchodził się, unosił nad Czantorią, może zbudzić tych śpiących rycerzy. Godo pan. Może tak być. No nie chciałbym państwa zanudzić, tych legend jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo. Ja pozwolę sobie króciutko o pewnym karliku, który był uczniem kowala Drzestonia i za podobną pracę, jak ten kowal Niedoba otrzymał, mógł wziąć, zabrać sobie od tego śpiącego rycerza jeden dukat. Wybrał najmniejszy. Mhm. Za ten dukat potrafił kupić dom, matce kupić zwierzynę, wyremontować chałupę i co dziwne, kupował, a ten dukacik cały czas rano w kieszeni był. Chciałbym takiego dukata mieć, słuchajcie. Kochani, mamy marchewka poczyto, ja mam odcisnęte. Teraz chwilkę musimy jeszcze poczekać, żeby teraz ta skrobia osiadła na zot, ale ja już włączę koherek, domy już masełko i nie będziemy żałować, czyś ćwierci kostki spokojnie. No i teraz na masełko oczywiście domy cebula. To już wszystko dookoła pięknie pachnie. Masełko, dojdzie do tego cebula, koperek. Wspaniałe zapachy będą się nad Czantorią roznosiły. Uwielbią młodo zasmażano kapusta, więc myślę, że dzisiaj będzie przesmacznie. Troszkę osolimy. Tak. Pieprzu też nie zawadzi może? Proszę. A to tak może i obydą poty, nie skorzy, żeby nie zgorzkniało.
To co, byda pomału może robić ciasto, nie? Na myślę, że czas najwyższy. Tak? Odleja ta zbędna woda, a że są my w plenerze, to sobie pozwala wygichnąć to. No właśnie tak. A ta skrobia, kiero tutaj mamy, zostawimy, nie? Tak, zostawimy do ciasta. Nazad domy te poczyte kartofelki do miski. Jajeczko, ja? Tak jest obowiązkowo. Soli, korzenio. Soli, bardzo proszę. Korzeń niekoniecznie. Pieprz. Będzie pieprzne. Mhm. Kapusta. Do spyrek i do cebuli dodamy pieprz. Także do ciasta może nie dodawaj. No i teraz tej mąki 1/4 czy na oko? Na oko, tak żeby ciasto było dosyć takie zwarte, żeby można było to łyżką rzucać na wrzącą wodę. Będziemy tak suć na oko. Tak jest. Ja będę suć, a pan mi będzie gadać, czy już. No to pod ręką trzeba czuć. A tak a propos mąki, oprócz tego no, takiego powiedzmy sobie przysłowiowego zostawiania przez turystów śmieci na terenie gór, tu gdzie chcemy mieć ciszę, spokój, to za naszymi plecami mamy górę Równicę. No i tam z tą górą z kolei jest związany diabeł Rokitka, który planował sobie, że zawróci bieg rzeki Wisły tak, żeby Wisła przepłynęła przez Równicę i tam chciał wybudować młyn, w którym mieliłby ludzkie grzechy na czarną mąkę. Ale się mu nie udało. Nie udało mu się, kogut mu w tym przeszkodził. Kogut? Kogut. One się najzwyczajniej w świecie muszą trzymać. No i woda też nie śpi za fest pytlować, nie? Bo one się tak bardziej parzą, tak, niż ważą. I niech się to troszeczkę teraz zwiąże, a my sobie będziemy robić kapusta. Do zeszklonej cebuli teraz marcheweczka. Proszę bardzo, podaję. Dziękuję. Marchewka do nam oczywiście pięknie, dziękuję, kolor. A przy okazji jak na tłuszczu marchewka lekko blanszycie, przesmażycie, przyswajalna jest witamina A. No i możemy pomalutku ciepać ta nasza kapucha. Proszę uprzejmie, poszatkowana. Poszatkowane dwie główki kapusty. To jest takie pojeżone, ale to się nam zmieści tak, bez problemu. I jeszcze dodamy. I troszkę wody, dosłownie szklonka wody. Kapusta puści. Dziękuję. Proszę bardzo. Na coś się przydam. Ale panie Ryszardzie. Pan tu nie eno jest encyklopedią wiedzy. Pan jest świetnym kucharzem. Dziękuję uprzejmie za uznanie. Przeferlomy se to. Możemy sobie już szpyleczka pokroć, nie? Tak jest. Cebula pokryjemy. Szpileczka oczywiście w kosteczka i opociachą cebula. Dużą tą kostkę sobie pan życzy? No może być taką grubszą, nie? Żeby taś było czuć. No kapusta mamy miękko, troszkę teraz octu, nie? Troszkę octu na czele tak. Dać. No i koperku chyba. I koperku, dużo kopru. Tak, nie będziemy żałować. I lekko na koniec ją no tak opruszymy mąką, nie? No niektórzy też robią zasmażaną, że mąkę jeszcze robią zasmażkę na maśle, no ale to niekoniecznie. No bogato by było, jakby jeszcze była spyrka i na spyrce zrobić zasmażkę, ale szpyrka. Będzie mieć szpyrkę przy kluskach. Dokładnie, także żeby nie przesadzić z tą dobrocią, nie? Bo co za dużo, to niezdrowo. A swoją drogą, no danie bardzo proste, bardzo popularne, znane w różnych zakątkach naszego kraju. No tutaj w górach ta ziemia była rzeczywiście taka nieurodzajna. A więc nasze gaździnki radziły sobie jak potrafiły, a więc to co miały w domu, to wszystko potrafiły zagospodarować. No to chodzi, nie? Delikatnie opruszymy. I teraz to eno przefyrlomy. Jak bulknie kapusta, mamy zeszykowaną i będziemy mogli skwarzyć szpyrki z cebulką. Wyłączymy, żeby nie zgorało. Szpyreczka ląduje na... Ale to musi być jako prawdziwa szpyrka. Tak, tak. Kiedy się będzie najzwyczajniej w świecie skwarzyć. O. Woda teraz już nam zacznie wreć i będziemy ciepać kluski. Tak jest. Techniki są roztomańte, nie? Roztomańte. Można z deski, można z talerza, można z łyżką. Różnie. A widzę, że pan takie powoli takie cepeliny robi, granaty dosyć duże.
No ale niech że tak, takie mniejsze, ja? Niech tak będzie. No, drodzy Państwo, ziemniak jest naprawdę wspaniały. Cuda można z niego robić. A do szpynek ciepiemy cebulkę. No i teraz możemy dodać pieprzu. Soli bym nie dawał, bo brędza będzie słona. Szpylka solono. Szpylka solona, także zbędę. Korzenio do wumy, koniecznie. Koniecznie. Ale wonia. Drodzy Państwo, no w Czantori można mile spędzić czas na spacerach, ścieżką rycerską, szlakami turystycznymi, których mamy tutaj sporo. Tutaj na terenie Ustronia rozpoczynają się pierwsze kilometry sławnego szlaku Beskidzkiego, który prowadzi aż w odległe Bieszczady. To co, wykładamy te nasze Tak, ja myślę, że są fusate. Już dobre. I teraz co? Teraz będziemy I teraz do tego byśmy dodali brędzy, żeby brędza lekko się rozpuściła, stworzyła taką emulsję, która otoczy te kluseczki i potem na koniec dodamy szpyrki. I teraz ta brędza, ja? I teraz brędza. Śpieszmy się, bo na niebie się trzmi troszkę. A na Czantori nie ma żartów. Tak jest. I teraz to wymieszać. Brędza pod wpływem temperatury rozpuści się, stworzy taką emulsję. Dlatego też nie trzeba zbytnio wody do gotowania kluczek. I co, szpyreczki już? I szpyreczki na całe? To polewamy. Ja myślę, że może byśmy wybrali tylko szpyrki, a fet byśmy zostawili dla wrogów. No i starczy. Wymieszamy a komu będzie jeszcze mało, raz. To se troszkę pomaści. O, pięknie. Teraz sznytlok. Teraz tak jest. Jako do parzytka. Parzytko, sznytlok. Krótko mówiąc, szczypiorek. Okej. Okay. Tak. I nakładamy na talerz. Zawsze chcę to tak fajnie i zawsze mi tam Kaś kidnie. Na porcję to starczy, bo co za dużo to niezdrowo. Dwie kluseczki, proszę bardzo. I no dwie? I no dwie, słuchajcie, to, nie, jest, no to, to jest tak energetyczne. Tak jest, świetnie. O, no to może tutaj. Dołożymy. O, tak, okej. Okay. No i może tam jakąś gałązkę zieleniny. Trochę pietruszki. I kochani, takie pyszności zrobiliśmy tu w męskim gronie. Prawdziwa tradycja, ale to jest mistrzostwo świata z tą brędzą i ze szpyrkami, i cebulką. A do tego kapustka. O tej porze roku, no i lepsze. Drodzy Państwo, przyjeżdżajcie, jedźcie nasze potrawy. I zwiedzajcie Beskidy. I zwiedzajcie Beskidy. I przyjeżdżajcie na Czantorię. Czantoria czeka, śpiący rycerze czekają, my czekamy. Dziękujemy bardzo. Smacznego. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. No chyba ta woń pana jednak tu przy... Chyba tak, bo pachnie rzeczywiście pięknie. To proszę, pięknie i oryginalnie. Proszę próbować, a wszystko co my dzisiaj tu rychtowali z panem Ryśkiem znajdziecie na naszej stronie www.raczkagotuje.tvp.pl. Posyłajcie fotki na naszego Facebooka, jaką wam wyszły te fusate. Czy były dość fusate? Fusate. I czy one były z tą brędzą takie otulone i kapustka o tej porze roku najlepsza na świecie. Kochani Lodkowie. No i odwiedzajcie Beskidy. Przyjeżdżajcie dychać świeżym luftem. A do tego jak się tak zjecie, to ho, będziecie mogli. Zapraszamy serdecznie na Czantorię, do Ustronia. Ja również bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że będę mógł Państwa po górach naszych oprowadzać. Dziękuję. Trzymajcie się pysko. Rączka gotuje, rączka gotuje. Lewa wymiesza, prawa robi test. Rączka gotuje, rączka gotuje. Tak przyprawi, że ze smakiem zjesz. Sponsorem programu jest Kolejlinowa Czantoria. Czantoria. Pomysł na aktywny weekend w Ustroniu. www.czantoria.net